Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na film z przepisem. Z przepisem na ten właśnie, poczekajcie, poczekajcie, ten właśnie przepyszny chleb. Przepyszny, chrupiący, bardzo prosty w wykonaniu. Możecie użyć miksera, możecie robić przy użyciu łyżki, przy użyciu ręki. Całe zrobienie, przygotowanie ciasta trwa nie więcej niż 3 minuty. I później czekamy tylko, aż się upiecze 50 minut. Przepis banalnie prosty, zawsze wychodzi. Polecam serdecznie. Dobra, więc przepis zacznę od pokazania Wam na początku wszystkich po kolei składników. Tutaj mam odmierzone 40 gramów drożdży. Tutaj mam 400 ml letniej wody. To jest ważne, żeby ona nie była za gorąca, ani za zimna. Letnia przygotowana woda. Tutaj mam mąkę pszenną. No i słuchajcie, mamy mąkę pszenną i ja mam jeszcze taką z pełnego przemiału mąkę. Mąki możemy mieszać. Prawidłowo w przepisie powinno być 400 g mąki pszennej i 100 g mąki dowolnej, czyli gryczanej, orkiszowej, pełnoziarnistej, jakiej chcecie, ale można mieszać jakby tą wagę i ja dlatego dałam 300 g zwykłej pszennej i 200 g do sypie tej. No i słuchajcie, w przepisie nie ma tego, ale oczywiście możecie dodać co chcecie. I ja mam dzisiaj tak, sezam czarny, siemię lniane, słonecznik, czarnuszkę, zioła prowansalskie, czosnek granulowany. Możecie dosypywać wszystko, na co macie ochotę. Przeróżne pestki, jakie chcecie, mieszanki różnych ziół. Prawdziwy czosnek możecie wgnieść do środka, więc po prostu co dusza zapragnie, a nie musicie dawać nic. No i ja dodatkowo mam jeszcze smalec z gęsi, który jest najlepszym tłuszczem do posmarowania blachy. Potem wystarczy ją oporuszyć mąką i takie ciasto włożyć do środka. Zacznę od tego, że najpierw mieszam te drożdże z tą wodą. Zapomniałam dodać, że jeszcze tutaj pójdzie jedna łyżeczka cukru i jedna łyżeczka soli, więc teraz do drożdży wsypuję jedną łyżeczkę cukru i mieszam ją z wodą letnią. Ok, ja tutaj wsypałam cukier. Tak naprawdę powinnyśmy wymieszać to ze 100 ml letniej wody, ale ja na oko po prostu wleję trochę, wymieszam to i zaraz pokażę Wam, co robię dalej. Posłuchajcie, zaraz Wam powiem o blaszce. Ja tutaj wymieszałam, tak jak mówiłam, drożdże, trochę wody, jedną łyżeczkę cukru. Jeżeli chodzi o keksówkę, pytałyście się o wymiary, to jest kompletnie bez różnicy. Moja teściowa, słuchajcie, ma taką keksówkę dłuższą, a ja mam keksówkę szerszą i krótszą i jest to bez różnicy. Po prostu pilnujemy, żeby ciasto wyrastało do brzegów, nie dalej. Dobra, więc tak jak mówię, ja mam tutaj 300 gramów mąki, zaraz odmierzę jeszcze 200, żeby mieć razem 500 gramów i od razu nic nie czekam, ani żeby to chwilę odstało, nic kompletnie. Mąkę razem z tym dolewam wodę, dosypuję to, mieszam przy użyciu ręki. Tak po prostu, bardzo prosty chleb i słuchajcie, on zawsze, zawsze się udaje. Zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dosypałam tutaj jedną łyżeczkę soli. U mnie jest to sól różowa himalajska, ale to może być zwykła sól, tylko nie zapomnijcie o tym, widzicie, ja prawie zapomniałam. Jedna łyżeczka soli i teraz mieszamy, a potem po prostu ugniatamy ręką, bez żadnego miksera. Możecie oczywiście użyć mikser, ale uważam, że jest to zbędne brudzenie narzędzi. Ok, ja moją keksówkę wysmarowałam smalcem. Oczywiście możecie wysmarować również olejem, byle to był jakiś tłuszcz czy masłem. Oprószyłam mąką i teraz będę wkładać to ciasto. Żeby wyrównać je na całej długości, wezmę troszkę wody i łyżką będę moczyć łyżkę w wodzie, wygładzać będę ten wierzch. Oczywiście na wierzch możecie posypać też czarnuszkę, słonecznik, co tam macie ochotę, ale wcale nie musicie. Tak wygląda chlebek od razu po wyłożeniu, więc ja maczam sobie po prostu łyżkę w wodzie i go rozprowadzę, potrzebuję jednak dwóch rąk, żeby był w miarę równy i wkładam do piekarnika nagrzanego na 80 stopni na 15 minut, pilnując, obserwując, żeby nie wyrósł za bardzo. To jest po prostu włożenie na 15 minut tylko i wyłącznie po to, żeby ciasto urosło. W momencie, kiedy sięga już brzegów, czyli po około pewnie 15 minutach, przekręcam piekarnik na 200 stopni i piekę 50 minut. Cała filozofia, dobra, wyrównuję mój chlebek łyżką. I tak się prezentuje mój chlebek. Ja teraz z nim idę do piekarnika. Tak jak mówiłam, chlebek zostawiam w piekarniku na 15 minut na 80 stopni, patrząc po prostu, jak on ładnie wyrasta.
Słuchajcie, jak widać, chlebek bardzo ładnie urósł. Minęło 15 minut. Ja stwierdzam, że jeszcze bym chciała, żeby troszkę urósł, więc daję mu jeszcze 2 minuty, więc u mnie będzie 17 minut wzrostu przy 80 stopniach. Okej, jak widać, wyrósł bardzo ładnie po tych kolejnych 2 minutach. Zwiększam temperaturę na 200 stopni i piekę go 50 minut. Przy dźwiękach bajeczki pokazuję Wam, jak pięknie wygląda chlebek od razu po wyjęciu z piekarnika. Ja teraz odwracam blachę na drugą stronę, tą keksówkę, żeby on wypadł i mógł całkiem ostygnąć, zanim zacznę go kroić. I oczywiście pokażę Wam jeszcze chlebek po przekroju. Ja go zostawiam tak do góry nogami na jakieś 15 minut, żeby sobie ostygł, a wtedy go obrócę i przekroimy ten chlebuś.